Bogdan Kalus to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Choć wiele osób kojarzy go z jego roli w Ranczu, to już mało kto wie, jak wygląda jego życie prywatne. Okazuje się, że aktor ma już 29-letniego syna, który niedawno postanowił się pochwalić. Bogdan Kalus pochwalił się dorosłym synem. Bogdan Kalus to osoba, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Aktor, który zyskał ogromną popularność dzięki roli Tadeusza Hadziuka w serialu Rancho, zagrał w niezliczonej ilości filmów i seriali, a jego twarz jest doskonale znana praktycznie każdemu. Nie każdy jednak wie, jak wygląda jego prywatne życie. Okazuje się, że Bogdan Kalus już od ponad 30 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Katarzyną Kalus, którą poznał wiele lat temu w Rybniku na organizowanych tam dniach literatury. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 1993 roku, a dwa lata później na świecie pojawił się syn, któremu dali na imię Piotr. Co ciekawe, pociecha pary zdecydowała się na zupełnie inną ścieżkę zawodową niż rodzice. Piotr postanowił zostać stewardem, ma duszę artysty, gra na wielu instrumentach i może dlatego wybrał zawód związany z bujaniem w chmurach, mówił aktor na łamach Dobrego Tygodnia. Choć Piotr raczej stroni od życia w blasku fleszy, to kilka razy można było go zauważyć u boku swoich rodziców na różnego rodzaju medialnych wydarzeniach. Sam Bogdan Kalus również chętnie chwali się swoją pociechą w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobił to w miniony Dzień Dziecka na swoim Instagramie. Nie da się ukryć, że Piotr wyrósł na niezłego przystojniaka.